Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 5.0. Gramy na 3 minuty, moi drodzy. Lecimy z tematem i mamy wariant austriacki. Muszę sobie tylko przypomnieć. Biło się prawdopodobnie tutaj. I wiem, że się grało ruch E4 bodajże. Coś w tym stylu. Jedziemy, tutaj zbijamy i wyprowadzamy resztę figur. Zobaczymy, gdzie ten skoczek się za pulta. Niech będzie ruch B4. Trochę gramy intuicyjnie, oczywiście. Pozycja na pewno jest złożona. Skoczek nie może iść na E4, to jest ważne. Na E6 również, na D7 tu pionek jest atakowany. Hmm, ok, w takim razie gramy po prostu A3, brnimy tego pionka. No tak, podważenie tego będzie na pewno. Więc tutaj od razu to będziemy wybijać na B4. Ranking jest już dosyć wysoki, moi drodzy. 2500, no tu zagram B5, chociaż ten ruch mi się bardzo nie podoba, bo puszczam te pola. Więc zakładam, że coś mi tutaj nie wyszło, aczkolwiek nie tracę żadnego materiału, więc dalej po prostu wyprowadzę figury, chyba dosyć szybko i spróbuję zrobić roszadę. No, wiadomo jak to jest 2.500. Celem jest zrobienie 2600. Zobaczymy, czy to się uda. Skoczek D4 w centrum znajduje się chyba tutaj całkiem dobrze. Taki ruch możesz wykonać i wejść tu. No jasne, roszada jest tutaj obowiązkowa. Wejście tutaj raczej może nastąpić. Goniec E3. Tutaj będziemy to blokować. No, takie wejście w sumie to się nie boimy. Tutaj gram, bo tu groziły już pułapeczki. Ech, tak, Hetman wchodzi z tej strony. Słusznie, zagram beszeć, żeby spróbować tego gońca stąd zlikwidować. Skoczek wszedł. A, tu się robi też gorąco. Dobra, tu się robi gorąco taki ruch. Ojejku! Ja już przegrywam. <ścoughs> Dobra, poddaję mat jest nieunikniony. Lecimy dalej. E, spróbuję rewanż, e, udało się, no to teraz spróbuję się mocniej skupić, bo coś za łatwo to poszło przeciwnikowi. Wpadłem w trapaty, okej, okay, tutaj wybijemy, zagramy skoczek c6, e, posunięcie e4 nastąpiło, atakujemy, d3 prawdopodobnie na spokojnie, jest roszada, chociaż h6 mógłbym spróbować wcześniej, teraz zrobię to posunięcie, tutaj d6, jasne, wyprowadzić końca, hetman d7, może coś w tym stylu. Ewentualnie skoczek A5. Tutaj król H2 zapewne zagra. Przestawię skoczka i wejdę F5. Tutaj jest atak, więc gramy B6. Tu też nie będzie C5 z tego tytułu. Szybko trzeba tutaj analizować te ruchy na bieżąco. Żeby nie wpaść w jakieś tarapaty. Gram od razu G5. Jak wejdziesz, to zbiję. Aha, tutaj będzie atak, ok. Mimo wszystko to zbijam i przejdę po prostu wieżą w jakieś aktywniejsze miejsce. Tak, Hetman dał się to dobry ruch, bo tutaj by wleciał. Tak, gramy pilnujemy pola H6, on mnie znowu zaatakuje. Mocno. Taki ruch grozi w ogóle teraz i będzie trzeba stąd uciekać, drogi Hetmanie. Chociaż tak zagrasz, tak, i zagrasz mi tutaj, co? Jeszcze mam taką opcję, potem bicie i tu też będzie całkiem w porządku. Eee, dobra, gramy, tak, odpędzamy tego Hetmana. Aha, Hetman F3 teraz. Ojej, zapomniałem o tym skoczku, no właśnie, niedobrze. E, taki ruch, chyba muszę taki ruch zagrać, niestety. Tutaj wisi, w ogóle kolejnego pionka mam oddać? Nie, bo on zbije i tu będą ogromne problemy. Eee, ogromne chociaż nie tam, tam, tam. Mm, tu zbicie, tu zbicie. Będą problemy. Będą, będą, będą. Muszę chyba z powrotem. Tak, on zagra tu. Dobra, z powrotem. O, fatalnie to wygląda. Chyba coś tutaj przesadziłem. E4, E5 i tu nawet może wejść. To znowu mogę dostać tego mata podobnego. Niech będzie tak. I tu jeszcze na wieża G8, skoczek E5, właśnie tu będzie się dobrze zachowywał. Taki ruch według mnie powinien zagrać. Ja zbijam, koniec będzie mu tu furtkę, ale prawdopodobnie zagra tak, coś czuję. Eee, na wieża G8 tu, 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 tu i tu z obroną. Dobra, to powinno się trzymać, mam nadzieję. Czas jest też tutaj ważny. Coś mi się tutaj eee, pomieszało, ale dobra. Dobra, na spokojnie. Chyba sytuacja jest względnie opanowana, mam nadzieję. Tak, no bo też trzeba brać pod uwagę zepsute pionki przeciwnika. Jak tutaj króla mnie nie zaatakuje, to powinno być dobrze. Hetman F5 jeszcze jest taka opcja. Bicie wieża, bije. No i wtedy tutaj tak z twardą obroną skoczę e 5 i będę atakować pionki. Jak przeciwnik nie znajdzie dobrej recepty na to, żeby mnie mocno zaatakować. Przepraszam bardzo, wiecie co, chyba słabiej było mnie słychać. Przepraszam, już się poprawiam. Mikrofon miałem odłożony, po prostu o nim zapomniałem, ale chyba już teraz wszystko działa. Dobra, będzie lepiej, już. No tak, tutaj to posunięcie też widziałem, jest to posunięcie dobre. Gość ogarnął, zagrasz tutaj. Będę musiał zamknąć skoczkiem się tutaj. Ok, bicie nastąpiło. O, no tak, bicie nastąpiło. Zagram. Aha, tam nie mogę. Zagram tutaj. Jakiś taki ruch też będziesz kombinował zapewne. Ale próbuję tego gońca na razie sprzątnąć. Tak, zagrasz. I właśnie, mój Hetman nie ma dobrych odejść. Koniec D3. Tak po prostu. No właśnie, nie mam za bardzo tutaj chyba. Jeszcze mam taką opcję, żeby zbić tu z szachem. Nie wiem, czy to coś da, ale spróbuję. No tak, on tu broni. Nie widzę innej opcji. Jak tak, i tu może po prostu, i tu celować, tu celować, w goń celować. Szukam po prostu zaczepek. Jeszcze po takim ruchu będę żył, bo jak tak zagra to tu, tu, tu i tu. Bicie, bicie, bicie. Nic mi nie grozi, ewentualnie tak. On się twardo broni, dobra. Aha, bo zobaczcie, co się stało. Ja przecież jeszcze tutaj mam bicie. O, dopiero to zauważyłem. E, świetne funkcje wyszły. Dobra, mamy to. Mamy to, udało się. Udało się tutaj. Troszkę na farcie. E, tą pozycję uratować. No to tak, zagrajmy tutaj. Nie wpuścimy tej wieży. No już też gość ma 7 sekund, więc na spokojnie. Wybijemy. Damy szacha, Przejdę tu. Ewentualnie tutaj, jak zagra tak. No dobra, tutaj się już wszystko trzyma. Lecimy dalej. Cały czas mogę z nim grać. Fajnie, że przyjmuję wyzwania. D4, tak gramy i teraz zmienia wariant gość. Dobra. Zbijamy tutaj. Zbijamy tutaj. Jeszcze w głowie jakieś takie właśnie o bicia Goniec G5 aktywnie wieża C1 tutaj będziemy grali. No jest takie posunięcie. Jest. Niech będzie tak, bicie tu, trzeba otwierać grę. Mmm. Nie, no, skoczkiem, skoczkiem, skoczkiem. Tak, Hetman tu będzie atakować. Muszę zbić tego skoczka. Tu będzie bicie, muszę zbić tu. No i dobra, i mamy pozę, ok, no. I sobie gramy fajnie w szachy. Jak tutaj. Tu jest obrona, spoko, roszada szybka i wszyscy są szczęśliwi. Tam jakieś fajne poświęcenie. W sumie tu można było zrobić wcześniej fajne poświęcenie. No, może jeszcze mi się to uda w niedalekiej przyszłości. Aczkolwiek już będzie ciężko, bo tam też w Hetman fajnie wjeżdżał. Eee, zagrajmy F4. Trochę mi się tutaj nie podoba. Hmm, hmm. F4 trochę mi się nie podoba. Zagrajmy tak. No, tutaj szacha nie ma. Uh, takie bicie wchodzi niby teraz. On długiej roszady zrobić nie może, niech się boi. Goniec w tutaj broni hetmana, więc skoczek może sobie gdzieś tam odskoczyć. Bicie na e6 mnie bardzo tutaj zastanawia. Um, tak, to może być dobre, teraz już nie. Okej, okay, czy f4? Hmm to no nie. Zagrajmy tak. Z skoczka każda figura niech gra. Król 7 w sumie dobrze się schował muszę przyznać. Teraz tak. Niech coś zrobi ten goniec, żeby już nie, nie, nie bronił tego hetmana i potem miał chyba taki ruch. Chociaż on może wieża G5 zagrać. Będę musiał tutaj ruszyć i bronić cały czas. No tak. Goniec musi stąd iść. Wielkie zależności tutaj figurowe powstają. E, Okej. Okay. Tu mnie bardzo kusi posunięcie. On zbije, ja wejdę tam. Eee, król musi odejść. Właśnie. Bardzo mnie ten ruch kusi. Wiecie co? Od razu go grałam. Kusi mnie niesamowicie, żeby wejść tu, otworzyć wszystko. Eee, tak trochę intuicyjnie, ale wydaje mi się, że całkiem ok, bo jak zbije, wchodzę z skoczkiem. Gdzie on ma odejście? Dobre. Jeśli tu, to z szachem. Jeśli tu. No to też zbijam tu i tutaj naciskam. To szach. To tak zagrasz? Chyba nie. Aha, tutaj jest szach, ale mam ucieczkę. No dobra, zbijam tu, żeby tutaj trzasnąć. No szach może być, uciekam po prostu. Jakieś tam bicie jest nieistotne w tym momencie. Tutaj się wszystko broni. Broni się czy się nie broni? Tak mogę zagrać i zaatakować wieżę. Odzyskać kawałeczek materiału cały czas y, trzymając związanie na gościu. No on musi raczej tak zagrać, no... What? Aha, tutaj masz ruch sprytnie. Dobra, uciekam królem. Król się schowa bezpiecznie. A, tutaj jest. Ale nie, nie może, nie może, nie może, bo tutaj jest pierwsza myśl. Hmm, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Jakieś tu poświęcenia muszą się znaleźć. Może w ogóle tak zagrać. To mi się bardzo podoba. Bo tu mogę uderzyć i tam naciskać. To jeszcze zostawię. Skoczek siedzi, tu jest związanie, więc. Cię nie grozi. A, będzie grozić. Dobra, ale mam szacha. O właśnie, mam szacha. On musi tu. Pytanie, co dalej? Ten skoczek, jakby skoczka nie było, daje Mata tutaj. Czy to mi zaatakuje Hetmana? Jakoś nie widzę tego, bo jak tu, tu. Um, właśnie. A tak, po prostu. Po prostu tak. Nawet nie bije wieży, chociaż mogłem to zrobić. Nie, bo mat grozi. Okej. Okay. A dobra. Najpierw szach. Teraz tu. On zbija i ja zbijam na końcu tu. I mamy przewagę materialną. Skoczek D3 chyba jeszcze był. Ale tutaj się już trzymamy. Z tych wszystkich... Tak, tu widełek nie ma, bo zbijam z szachem Po prostu odbijam pionka w dobrej wersji Okej okay. Tam jest ta opcja Okej, okay. którą wykorzystamy No i polecę pionkiem, po prostu królem podejdę Aha, tu jest obrona Ale król musi chyba podejść Mimo wszystko, wysoko Aha, tutaj podstawiłem Mógł zbić, znaczy mógł zagrać Dobra po prostu czas tu jest dosyć istotny też. Król wysoko. Król idzie wysoko. I tutaj związujemy. O, wszystko trzaśniemy. Pionek idzie do góry. Mamy to i szukamy sobie po raz kolejny. O, cały czas gram z tym samym gościem. No i spoko. Cały czas C4. No dobra, odczarujmy E5. Koniec B4. Jeszcze raz. Bijemy. Niech będzie ruch E4 od razu. C5. Spoko. Skoczek C3. Yy, no dobra, to skoczek F3. F3 w ogóle jest taki ruch? Teraz tutaj grozi. A, już nie grozi. A tak? Z, z Szefczykiem. Nie ma obrony, patrzcie Nie ma obrony przed szewcem Dałem szewca w dziesiątym ruchu Tutaj i tutaj dajemy mata ha! Sorry, ale rzadko się to zdarza Dziewięć ruchów, szewczyk na mistrzu Fide Szewczyk czarny w ogóle ciekawie No wiadomo, gość się pomylił, tak? No każdemu się zdarza, ale no cieszy to Dobra, mamy kolejnego przeciwnika E3 no dobra, skoczek F6. Zobaczymy, czy D4. Czy jakąś inną koncepcję ma. Aha, takie domki będziesz budował, OK. Goniec B5 prawdopodobnie. Goniec, goniec tutaj. No Dobra, goniec tu, tak się w ten sposób grywa, tak, tak. Bo E4. Dobra, jeszcze chyba tak. Dokładnie nie pamiętam, ale tak mi coś tu intuicja podpowiada, że tutaj trzeba bronić. I tak teraz, chyba jakieś poświęcenia tam są. Może nie od razu. A tu grozi mat wzięcie tu, i potem tu. Tak, tak. Słuchajcie, chyba mam znowu wygraną. Jeszcze szybciej niż poprzednią partię. Siedem ruchów! Niemożliwe po prostu. Siedem posunięć znowu. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. 7 ruchów i w, i w 9. Jakich tuzów po 2500, nie? No lecimy. Yy, tutaj bicie, bicie. Ok. No i tradycyjnie chyba E4. Tak zagramy tutaj, pewnie B5. No właśnie, tutaj, tutaj się bije. Tak, to są, to są te takie schematy nam znane. Tu trzeba grać. Potem jest wybicie. Tu. Ja dokładnie nie pamiętam tego wariantu, ale wiem, że w ten sposób się to gra. No, i nie ma tutaj szacha. Trzeba zrobić roszadę. E, tutaj jakieś wybicie. Skoczek B6, albo tutaj. No właśnie, i taką sobie pozycyjkę będziemy grać. E, pytanie teraz, czy tutaj? No, czy tutaj? Tak, on zbije tu prawdopodobnie. A, nawet nie zbiłeś to. Chyba lepiej dla mnie. Mi się to bardziej podoba. E, ha, tutaj atakujesz cały czas. Zagram tu. Nie zagrasz gońcem, tego nie chce. No dobra, zejdę skoczkiem tu Nie bardzo tutaj chcę zagrać, ale chyba muszę Na szczęście teraz wynają taką opcję Chociaż goniec tu może fajnie wejść Dobra, atakuję od razu pionka Żeby też wieża tu broniła No właśnie, nie broni już Aha. No właśnie, pionek ginie Ale nie za darmo Um, no dobra, tak, czekam na to bicie i tutaj Wtedy też Czarnopolak będzie grał Mam takie zagranie, muszę się tego pilnować Chyba tutaj, aha, ty możesz zbić po prostu tu Potem tu, 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 tu I goniec E3, no tak, z piankiem mniej zostałem Coś tutaj chyba poknociłem Te, te dwie partie w miniatureczki to w ogóle rekord świata był no muszę tutaj wybić, tu się broni. Muszę tak. Nie mam wyjścia, muszę w ten sposób grać. I po prostu. Aha, nie, ja nie mam pionka mniej. Przecież. Nie, nie mam pionka mniej. Właśnie, jak to się stało? Aha, bo ja go po prostu wcześniej wybiłem. Spoko, to żyjemy. Wieża C1. Jest lufcik, jest dobrze. Tutaj atakujemy. To jest ok. Um, jeszcze względnie. Okej, okay, no co, teraz tak. Dobra, gram tak. No tutaj pewnie co. Nie chcę pasywnie bronić, no co? To ciekawe. To jest tak spróbujemy wymienić tylko To bicie, potem tu. No on to wszystko może rozwalić niestety. Um, ale może zdążę pojechać królem. Może. Szkoda, że nie mam pionka, żeby to podważyć, a ja nie mogę tak trzasnąć, nie, bo tu podejdę królem, chociaż o jedno pole, bo chodzi o to, że chcę zbić tutaj, obronić pionkę i być szybko królem. To mi się teraz chyba może udać. Bicie, bicie, tutaj on, tu, tu, szach, mm, to nieprzyjemnie. Jeszcze o jedno pole, ale nie, no on wtedy mi da szacha. To nie mogę tym królem tak sobie pograć. Ale on też w jakimś tam, może, stoi w miejscu w tym momencie, bo może tak, ale nie. Tutaj trzeba, tutaj trzeba, tu, on tu, to ja wtedy, może tu? To no też pachnie remisem. Też to pachnie remisem, niestety, o właśnie. On to zaczyna wszystko wymieniać. No dobra, zbiję tego hetmana. A tak zagram. Pionek wolny się zrobił. Okej. Okay. Tutaj, bo wtedy bije i bronię. A jak zagrasz tu? Ja tu. Aha, dasz szacha, ja tu, ty tu, ja tu, on tu i tu. Pionek wolny wygrywa. Dobra. Udało się tutaj coś wyrzeźbić. G4, żeby król sobie tędy poszedł. Jak wieża tutaj, to się tego nie boimy. Mamy wieża E3. Pionek broni. Podejdzie blisko, wtedy będzie można wybić. Okej, okay, lecimy królem. Dalej w ogóle G5 chyba źle kompletnie zagrał. Idziemy sobie tędy. Wieża. Tutaj wszystko broni. I jak zagrasz tu, to będę mógł już wybić. No to idę królem i tutaj po prostu pionkę będę chciał. Dziabnąć, a to mogę tym pionkiem iść do góry, niech się boi Tak, i znowu Znowu Okej. Okay. Szacha mogę dać Tak, tak, czy tak, tak czy tam nie tutaj? To mamy zawsze szacha i doprowadzam. Mata, możesz mi dać co? Może doprowadzić skoczka. Też jest pomysł. Skoczka się nie spodziewał. Wezmę piankę. Ok, mamy to. Lecimy z rewanżem. Na szczęście, na 3 minuty, słuchajcie, odrzucił przeciwnik. Na 3 minuty szybciej się znajduje przeciwnika. Zobaczcie, jak fajnie. Znowu mamy mistrza FIDE. Eee, I lecimy tutaj z C4. Wariant obrony królewsko-indyjskiej. Awerbacha. Wariant Awerbacha sobie gramy. d 2, skoczek D7. Ok, to, to chyba to nie jest dobra wersja dla czarnych skoczek D7, C5 według mojego tutaj e, myślenia, tak, okej, okay, no to bije. Pian więcej, no jasne. No jasne jak słońce. Hmm. Okej, okay, to chyba wybitkę trzeba, a nie mogę zrobić tu, mogę zrobić tu, tu i tu. Tylko czy to on mnie tutaj nie rozwali? Dobra, ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk. Ha, tutaj rozwali mnie. Dobra, jak cierpieć, to za coś, słuchajcie. Jak cierpieć, to za coś. Jak zbije, to biję tym. Mam tu chyba pozę przegraną. Według mojego tutaj rozumowania, wystarczy, że on zbije tu i potem tutaj. Jest problem, bo nawet nie mogę się skoczkiem zasłonić. Także cierpię tutaj mocno za materiał. Ale, kto wie, może się uda to jeszcze jakoś wytrzymać I tutaj No tak, on może tutaj dziabnąć Wybicie znowu z szachem Tutaj ucieczka Wejście tu jest niebezpieczne bardzo Albo tu No właśnie Mmm, jest bardzo nieprzyjemnie. Spróbujmy tak, żeby bronić pionka C3. No bo potem to ja wybiję i już on nie ma bicia na C3. Trzeba tu bronić pionka twardo. Tu nie może, bo skoczek póki co broni. No ale nie wiadomo jak się tu rozwiązać. Tak grać i tak chyba. I tak. To będzie chyba dobry sposób. On jeszcze ma taką opcję fajną. Albo to wybicie, ok. Czy ja mogę tu? Nie, bo on da mi szach, ale wtedy pójdę tu Próbujemy A, dostaję mata, znaczy w sensie jak tutaj, tutaj to hetman tu To jak tu, a to i tak przegrywam To ja muszę tutaj, no właśnie, on wierza E1 O i mata dostaję Dobra, przegrałem uczciwie, popełniłem błąd To jest właśnie fajna nauka, żeby robić szybko roszadę No bo bez tego jest bardzo ciężko Lecimy dalej C4 znowu zagrajmy E5, goniec na B4. H4? Bardzo chętnie wezmę tego skoczka. Skoczek C6, tak po prostu. Okej, okay, tak. Z prostym atakiem. Dobra, D6. Taki mam plan, żeby tu przerzucić skoczka. Myślę, że to jest ciekawa rzecz. Tutaj. Posunięcie A5, żeby mnie przez B4 nie odstraszył. To są motywy z obrony królewsko-indyjskiej. E, no, F6 muszę, tak. F6 muszę zrobić. Roszadę chyba też trzeba zagram tak, żeby tutaj w razie czego odbić. No, Roszada chyba też tutaj jest wskazana. Mimo, mimo tego ruchu, to zagram po prostu G6. No, G6, tak. Ja wiem, nie mam gońca. On tutaj się wplątał mocno. a Może jakieś F4. Grajmy naturalnie, tu będę atakować. Może Hetman D7, Hetman F7. Tak, o, jak zrobił ruszadę, to w ogóle nie wiem, o czym on myśli, o ataku. Zbijam to bardzo chętnie i gram tak. Skoczki mają dobre placówki, taki ruch. A, nie zagrałeś, okej. Okay. Tutaj, nie za bardzo chcę. Wprowadzam każdą figurę do gry w takim razie. Koniec b4 w sumie, wymiana biało-polaków, wejdę tam hetmanem. I co? I nic. Hmm. Ale wydaje się też ok. Dobra, spróbujemy. Bo jak tu, to tu. Wymiana ok, to wymieniam w takim razie. I też mam taką opcję. No i z niej skorzystam. Spróbuję tego gońca chyba mimo wszystko wymienić. Dużo tych wymian krzysztof robisz. Chetmone 6. Eee, no tak, eee, chyba odejście tu, nacisk na tego i skoczek C5. Może skoczek F7, nawet tego pionka skosić na H6. Spróbujmy tak. Czy on go jest w stanie obronić? Ewentualnie. Takie mam ruch jeszcze. Dosyć ciekawy. Wieża nie może zbić? Nie może. Skoczek G5. No Trzeba grać tu szybko. Chcę wziąć tego. No tak nie chcę, bo tu będzie słabość. On będzie twardo bronił, tak? No tak, masz do tego prawo kolego. Zagrajmy wieża F7, żeby zawsze mieć taką opcję albo taką. Może po prostu tu? Mocniej. Aha, tu mnie atakujesz. Tak... Mm -hmm, to się trochę tutaj rozbryka. No dobra, tak, niech będzie. Nie tam będzie chciał mnie atakować. Tego Hetmana trzeba będzie sam wyrzucić. Mm, może tak później. A niech będzie tak. HC5 masz co? Przełom teraz, no właśnie. A taki ruch mam. Bierze broni Hetmana. Biorę pionka tu. Wierzę, że F7 jak widać się przydało Przydało się, jest dobrze Zbijamy Jest pionek więcej Strzałka tu, trzeba uważać Bronimy hetmanem I tu jeszcze jest opcja Z kolejnym wybiciem, ten pionek jest broniony, pionek więcej, dobra Ten jest taki w ogóle, skoczek stoi chyba bez żadnej akcji u niego. Znaczy mi to nie przeszkadza, może on sobie tam stać. Czyli ja mam taką opcję. Chyba muszę tak zrobić. I są tutaj akcje, zobaczcie, jakie fajne. Zdobywam kolejne pionki. A, jest C5, dzień dobry. W sumie od razu C5 trzeba było, bo zawsze mógł się tu zasłonić, ale to już to już tak to jest. Dobrze jest, słuchajcie, bardzo dobrze jest, 2.536, lecimy po swoje. Mistrz międzynarodowy teraz mamy tutaj przeciwnika, Rumunia. Skoczek na F6, D4, G6, będziemy grać obronę królewsko-indyjską, wariant Fianchetto przez B3, okej. Okay. W takim układzie skoczek D7. E5 jest takie posunięcie, zobaczcie, po biciu jest skoczek G4 I tutaj spokojnie odbijamy tego pionka Z taką normalną pozycyjką Myślę, że to można powymieniać tym zbiłeś, pan F6 Dziwię się, że zbił pionkiem Bardzo się dziwię, gram tak i tu Muszę przyznać, że się bardzo zdziwiłem, gram tu, żeby bronić H, możesz tak zagrać Ale nie chcesz tak grać po prostu zagram wieżą, żeby tak odejść. Tutaj. Bardzo dziwnie gra przeciwnik, muszę przyznać. A może tak, by zagrać? Żeby zmusić go do F3, to w ogóle by było pięknie. Tu masz wtrącenie. Nie, nie będzie pięknie. Tak, zagramy. No możesz wejść, jasne. Aha, tracę materiał. Kurczę. Staciłem pionka w prosty sposób. Bijesz tu, tu i tu później. To fatalnie zagrałem. Ojej! Skoczek F6 jeszcze jest. Dobra. Eee, taktycznie się sam załatwiłem. Jest na szczęście rewanż. No tak, załatwiłem się. Taktik mocno. Za szybko. Za szybko, tak. Macie rację. Ja czasami gram po prostu za szybko. Albo prawie zawsze gram za szybko. Tak i tutaj zagramy D5. Lubię ten wariant. Jest ciekawy. Nie chciał zbić jednak. Ok. Um, może tak. Wybicie, wybicie. Spoko. Taki ruch mi się podoba. Um, może po prostu tak. Mam opcję taką, on zbija. Tu, tu. Jakieś pionki do przodu. Dobra, bijemy. Pionek jeden więcej. Tyle, że mam zdwojone pionki. On ma świetnego skoczka. To się tutaj zgadza, ale będziemy walczyć. Tak, tak, tak. Skoczek tu. F3, on odejdzie, i będę miał skoczek na B3 F3, on odchodzi Tak, trzeba uważać, Wierzaj F2 też jest fajnym posunięciem, tutaj na G5 trzeba uważać What? Ale komplikuje, no dobra Tu pilnujemy, e, tak, tu się zgadza, chyba tak trzeba od razu Bo on może tędy przejść, co nie? Mogę też tam dać szachę i zbić kolejnego pionka. Nie, bo tu trzeba się... Pinać. Ale może to jest dobre, bo tak, tak, tak. On zbija, ja tu. Dobra, zabezpieczmy to wieża F2 najpierw. Jednak chyba wolę zachować. Zobaczcie, on w ogóle nie widzi tej opcji. Nie widział w ogóle tej opcji. Biorę pionka, jak dają. No jasne, możesz tak jak najbardziej. Pytanie, czy tutaj... A, gram tutaj. Skoczek z powrotem, nie chciał wymian. Tutaj bicie, no to co, wierzą wtedy? Może pionkiem wejście tu, jakiś też, taki mam ruch. Nie, nie mam, znaczy nie mam teraz, co ja w ogóle gadam. Zagrajmy tak, żeby wieża była już w grze. Eee, tak, leci tutaj skoczek mocno. Tak, wieża w grze, on mi zbije pionka, ja wrócę. Dobra, okej. Okay. Ten pianek był nieważny, co zbił przeciwnik. Teraz mam opcję taką. No tak, mam teraz taką opcję. Dobra, mogę dać tu szacha i wymienić to wszystko? Tak, chyba też trzeba będzie zrobić. Myślę, że to jest prosty układ. Pionków mam po prostu dużo na jednym skrzydle. On wprawdzie też ma na drugim, ale one są jeszcze nieskoordynowane. Chcesz takiej wymiany? Naprawdę? Dobra. Ojej, no podstawiłem. Oczywiście, że coś musiałem podstawić. Jakże to mogło być inaczej, Krzysztof? Nie mogło być przecież inaczej, niż nie podstawić czegoś. Jeszcze taki ruch, beznadziejnie. Jak zwykle, musiałem coś podstawić. W skoczkówkach tu jeszcze spróbujemy. Mam super aktywnego króla. Mam taki ruch, żeby jednego pionka dziabnąć. Właśnie, albo już nie mam. No ale muszę iść tak. Próbować zbijać te pionki. Coś w tym stylu bronić, atakować. No i tak, pionki tutaj trzeba mocno atakować. Taki ruch jest. Tu i tu przepchanie. Tak, tu i tu. Dobra, jakoś może będziemy żyć. No bicie. Tak. I skoczek tu. Dobra, skoczek broni na C2. No, możesz, tak, oczywiście. Mam zawsze taki ruch. E, tak. No, wiem, widzę, 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 widzę. Muszę tak. E, I chyba tak. Bo zawsze po tym ruchu mam jeszcze takie odejście. Tego Pionka muszę diabnąć. Król ma daleko, znaczy daleko, no ma dwa pola. Ja tutaj wezmę to i to, ja walczę tu o remis. Muszę tak. Ciekawe końcówki powstają, takie naprawdę ciekawe. Szach, i co ty mi chcesz tu zrobić? Nie wiem, zbijam pionka. To chcesz mi zrobić. No jasne, muszę tak i tak, nie mam wyjścia. I król do tego pionka musi się dobrać. Skoczki latają, ale mam tutaj, no tu jest szach, Ok, no muszę pionka zbić. No dobra, w najgorszym wypadku mam remis, to on musi walczyć o to, żeby... Tak, żeby to zremisować. Idę do góry jak najszybciej. Tak, niech będzie, pilnuję pionka. Tutaj. No właśnie, on wszystkiego nie jest w stanie upilnować, co nie? Ten ucieka. Z powrotem. Ten ucieka. Okej, okay. a jak tym pójdę teraz i tu? A bronisz po prostu. Tu mamy remis. remis. uczciwy. Ok, no to lecimy dalej, jeszcze raz. On tu gra ten wariant z B3. Niech będzie teraz w taki sposób sobie rozprowadzimy, wyprowadzimy figury. Tutaj bitka, powrót i sobie gramy dalej. Ok, E5. Dobra, atakujemy skoczka, który pilnuje pola D4. Ok. Bicie tym, żeby skoczek miał placówkę. Wymiana. Super. Wymiana kolejna. okej okay. Aha, goniec ma odejście na D1. To jest sprytne. No mam taki ruch i mogę tutaj spróbować. Teraz już nie mogę. Muszę. Tak, muszę. Aha, no to będzie wymiana, i on będzie miał parę gońców. okej okay. Znowu blisko remisły, Za dużo wymian tutaj poszło. Dobra, ale próbujemy. Próbujemy. Król zmierza tutaj. Ok. Trzeba tym królem zasuwać. No tak, muszę. No wiem, że król gdzie tędy teraz. Nie podoba mi się to za bardzo, ale co tutaj można było innego zrobić? Ok. Nie chciał tam iść. Niech będzie tak, żeby przyrzucić skoczka tu. Tak. Szach może być, no. Nie chciał? To ja dam tego szacha. Biorę pionka w ogóle przypadkowo słuchajcie. Biorę pionka. Goniec zrobił robotę. O kolego, to teraz gramy na wygraną. Teraz to my gramy na wygraną tutaj. haun on zagratuj różnopolaki. Niedobrze. A tak mogę jeszcze. Że on tutaj zagra. No właśnie. Bicie. Bicie tym? Tak jest. Niestety mamy remis. Bo tutaj odbije jednego z tych. Nie chcę zbijać. Dziwnie gra. Co nie zmienia faktu, że to jest tremis. Pograłem źle. Aha. A tak i będziesz musiał wybić. A tak jeszcze mam taką opcję, jak się pomyli, wyrobię pionka. Jeszcze jakaś tam nadzieja. Już tej nadziei nie ma. Właśnie. Tak gram, żeby ten król miał też swobodę tędy, żeby przeszedł, ale to król zagra tu. Tam pionka wezmę, to też mi nic nie da. To jest ewidentny remis. Noczymy sobie chwilę. Pójdę tędy, jeszcze spróbuję coś tam, ale to raczej tu nic z tego nie będzie. Tak i tak, żeby nie było przełomu. Coraz bliżej, aczkolwiek już tutaj się nic nie uda. No remis, no tak, tutaj się już nie przejdzie. Przez to białe się obronią. A tak, Do tego wezmę, ale to i tak nic nie da. Spróbujemy dalej przejść. Spróbujemy. No, Pionka wziąłem. Może jakaś opcja przełomu. Trzeba do końca próbować. Jak na kamura. Jak na kamura. Pionek jeden wzięty. Ha, bo tu już mnie nie puścisz tędy. No tak. Masz rację, kolego. No tak, tutaj to już remis. Dobra. Spróbuję rewanż. Dobra, lecimy. Dobrze się gra z gościem. No tak, też jest szybki. Lecimy z tym samym wariantem. Tam wyszło bardzo ładnie z D5. To mi się bardzo podobało. Skoczek tutaj. No, a może goniec tu? Nie, no, to gramy tak samo. Tam według nie było w porządku. Od razu tak zagrałeś. Słusznie, tutaj. Zagramy za chwilę tak. Że Hetman C2 z takim planem. właśnie. Może trzeba zbić Hetman C2? Tu możesz wejść. Co taki? Aha, taki ruch nie działa się. Aj, wygłupiłem się. No, sobie wymyśliłem po prostu taką pułapkę dziwną, która kompletnie nie działa. Kompletnie, kompletnie. No, nie wiem, wybicie skoczka będzie dobre. Mam pozycję gorszą. No, dobra, źle zagrałem ten wariant. On pograł po prostu teraz trochę lepiej i trzeba próbować rzeźbić. Dobra, zbijamy tu. Bardzo mnie zdziwił. To tak gramy, tu jest opcja. Na razie to zbijam. Jest okej okay. E3? H3? Tego, aha, skoczek na E5 wziął dobrą, dobrą placówkę. Mhm. Tak, nie, tak nie mogę w ogóle się ruszyć, tutaj grozi bicie. Tak chyba trzeba, dobra trzeba wrócić, bo skoczek ma opcję taką. H3 go wypędzimy. Tu pionek jest atakowany, aj tego nie lubię. Muszę tu bronić niestety. Skoczek, czy znajdzie dobrą placówkę? Tak, tak i tak. O, skoczek na E3 będzie stał świetnie. Tylko czy mi się uda zdążyć tam pograć? Mam nadzieję, że tak. Jakiś D5 możesz zagrać? Możesz, no ale co tu? I tu już zdążę. Już teraz zdążę. Bez problemu. I Hetman będzie zwolniony z obowiązku. Tam zawsze jakieś kipionki mogą lecieć. Jeżeli wieża będzie chciała szukać aktywności. Skoczek tutaj wieża wejdzie, no wieża co tu. No muszę bronić piona, póki co. Jakieś wejście hetmanem. Okej, okay, chcesz wymienić hetmany? było buzie, muszę tak spróbować. Czy hetman tu zagra na B8? Jest to prawdopodobne. Okej, okay, niech będzie G4. Tutaj skoczek może złapie placówkę. Tutaj trzeba też uważać. Może tak. Zejście. On zdwoi wieże co nie? To tak. I spróbuję gdzieś tam pouciekać teraz. Jeżeli się oczywiście uda. Nie mogę tutaj powalczyć. On ma wolną linię. Pytanie, czy jestem w stanie tutaj coś ugrać? Tak. I co. No właśnie, nie za bardzo. Tak bym musiał. Tego nie chcę też. Pionka wezmę to on tu. Sprytnie. Może tak i tak w sumie. Jedna wymiana wieży. A tak, jeden szach tu nikomu nie zaszkodzi, chyba. Pionka mogłem wziąć. Jeden szach to tu. No, wracam. Ok, wracam. No tak, on jest też tutaj tak. Zobligowany do tego, żeby mnie próbować atakować. Dobra, spróbuję wymienić wieżę. Ten może polecieć, ale tam będę zbierał. Tutaj nie chcesz. Co chcesz? Atakować. No tak, masz rację. Gram tu. Słusznie, zbijesz tutaj. Jakbym zagrał teraz tu, ty tu, ja tu. Może być ok. Szacha, w ogóle on widział? No wiem, tu jest mega atak, co nie. E, tu jest mega atak, ale daje szacha. Teraz tak, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj Ciekam, tego nie chcę. Tu on tu. Pionek będzie wisiał. Chyba trzeba zbić tu, tu, tu. Rozbijamy tu. Nie widzę nic sensowniejszego. Taki ruch nie działa, bo szach i tu. No, szach może być, to uciekam, po prostu królem, nie? A jego król może też mieć problem, mam nadzieję. Tutaj, to tutaj. Sprytnie. A mam szacha. Nie widział. Mam szacha. Tutaj. Nie wiem, tak, ale to zły ruch na pewno. No, zły ruch, bo tutaj wisi. Co ja pograłem? Kurczę. Źle pograłem. A, i mata dostałem nawet tędy. No tak, to już mało czasu u mnie było. Spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz na osłodę. Ach, niestety nie ma go, gościa. Następnym razem D4, C4, s 6 Ok. Skoczek F3 znowu, te same warianty. No, przynajmniej będziemy wiedzieć nad czym popracować tutaj jeszcze. I tu. A, D5. No tak, miało być D5. Bijemy. Ok, goniec D2. Wybicie. Bijemy to gońcem. Nieco aktywny, wieża 1, e4 chcemy zagrać. Już nie chcemy. Niech będzie tak, no wymiana, dobra. Niech będzie ta wymiana cały czas, takie ruchy nie grożą jeszcze, bo on ma hetman d5, f3, e3. Szachriar to pewnie idol. Mamy diarow sobie, ktoś zrobił tutaj Nik. no wlazł tu ja tak myślałem że tak będzie tutaj mhm, oczywista F3 czy tutaj zbić czy, czy nie no hetmanem tutaj trzeba celować um. tu tu Kurczę chyba się znowu wpakowałem za szybko w coś E4 Pewnie się w coś pakowałem. Trudno, muszę tak zagrać. E4. Nie widzę nic lepszego. A tak, wymiana. Niech będzie tak. Rzec 8 chyba jest dobre. Właśnie, bo on może sobie oddać pionkę, ma ten komfort. Tak, zagrałeś mimo wszystko. Niech będzie tak. No, musi tu. Wiem, że mam pionka mniej. A, blokada... Hmm. Musi tak zagrać albo tak. Nie musi? Jasne, gramy tak. Mhm. No wiem, no i ma pionkę więcej. Tylko, że yy, przejść przeze mnie tutaj też będzie mu chyba niełatwo. Skoczek ma dużo manewrów ciekawych, mam nadzieję, tak, zdwoimy tu wieżę Pianek pojawił się na białym polu, tutaj, ten skoczek, no właśnie, mój skoczek ma mało manewrów, tak Tak, teraz grozi bicie tu ale Wszystko widzi, niutki. Wszystko widzi Przejście, tak, może tu F4 w ogóle Spróbujemy F4 To jest jakaś tam zawsze mała opcja do tego, żeby on to wybił, skoczek znajdzie jakąś tam placówkę, bicie w tym się może pojawić. Sprytnie może tak. Hmm, nie podoba mi się. Tutaj, bicie, 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 bicie. I co ja z tego będę dobrego miał? Nic. Ale nie mam wyjścia. Trzeba szukać aktywności z tej strony. Dziab, dziab. Kuszące było to bicie z jego strony. Teraz dwa pionki mniej. Da się żyć. Będzie miał taką opcję, ale to chyba. Aha, chcesz to powymieniać? Dobra, gram tak. H5 jest dobre. A nie, bo zbijam i tutaj. Skoczek to siła. Pamiętajmy o tym. Skoczek to siła. Mogę tak, przecież. Tutaj czy tu? Nie, no wracam. Wracam. Jakieś tam groźby są. Jest ruch E5. Aha, tutaj wisi mi. Dobra, E5, idziemy na całość Idź na całość Prawda? A tu? Chwila, czy tym, czy nie tym? Mhm. Próbujemy pionkiem. No Wiem, wiem. Tu próbujemy. P w pianku nadzieja. Jeżeli tak, to tak. W pianku nadzieja. Tu albo tu. Tutaj on zbije, ja tu, on tu. Ja tu, on tu. No właśnie. To właśnie jest ten ból. To chyba nie działa, muszę tak. Nie wiem, czy to dobry ruch, ale już zagrałem. Grozi wzięcie Hetmana. Śnie? Morki chodzą po ludziach. Może tak i tak grozi w ogóle, ale też wzięcie gońca grozi. Że w dobry ruch. Tak. Och, źle. Źle, 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 źle to obliczyłem. Mało czasu jeszcze mam. Jedna sekunda. No nie mogę odpuścić, no nie mogę odpuścić, muszę zakończyć chociaż zwycięstwem tę serię Chociaż 2.514, no tak, ledwo drgnęło, było pięknie Te miniaturki też były bardzo sympatyczne Dobra, mamy przeciwnika, ale zobaczcie, że oni się pojawiają już 2.500 tak grubo, więc fajnie, fajnie to wygląda Dobra, lecimy Lecimy, skoczek F6 I E5. Okej, okay, przez C6, chociaż wierzę 8, też spoko było. Okej, okay, niech będzie teraz wierzę 8, tutaj, 7, zagrasz tak w końcu. Ta, dobra, idę od razu tak i tak, się będę chciał. Tutaj rozpanoszę, aczkolwiek po przepchaniu taki ruch trzeba grać, ale już się nastawi. Zobaczcie, zbił super. Pięknie gra dla nas. Wymiana. Idealnie się ustawiliśmy w wymiennym. W wymiennym. Mogę zbić pionka? Widzicie co, jak dają to biorę. Nie wiem o co gościowi chodzi. Może chcę uaktywnić wieżę, ale po prostu wrócę. Super, ten nic tak tu stoi na straży. Biorę pionka i cześć. Nie wiem o co chodzi. Ale z Watykanu jeszcze nigdy z nikim nie grałem. Spróbuję tak się wbić tu. To jeszcze nie będzie takie proste. A też na C5 można. Tak, A5, żeby na C5 spróbować zagrać, może tym skoczkiem w sumie. No tak, zagrajmy tak. F6, Gonice F8, można próbować w ten sposób. Można tutaj w pionek więcej. Hop, hop. Skoczki świetnie będą stać. Mamy w 7 nawet, można przerzucić potem gońca tu. Że tak powiem, samograj się stworzył. Chwileczkę tutaj. tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Chyba tutaj trzeba grać. Bo jak bicie, to bicie tym skoczkiem z obroną pionka, tutaj wejście będzie tak, ok, to trzymamy. Dobra. No spokojnie, powolutku, tak no wieża weszła, no to ja wiem o tym, tutaj uciekaj hetmanie stąd. I powolutku król G7, może wieża E7. Mamy mnóstwo czasu i możliwości. Jak Hetman stąd odejdzie, to ja zagram może wieżą tędy i tutaj się spróbuję rozpanoszyć. Skoczka nie wpuścimy. Hetman coś próbuje. Dobra. No to coś za coś zawsze. Okay. Zbijemy to. Aha, skoczek zbije. Jasne, no, muszę bronić pola H6. Skoczek F4 mam też. O, tutaj też moje figury się rozbrykają. Bierze B3, bicie i na E2 Okej, okay, tak Miał bicie na F6 Dopiero to dostrzegłem, mam taki ruch i taki ruch Nie do końca takie ruchy mam Bierzę B4 Może, możliwe, że coś tam przeoczyłem po drodze Prawdopodobnie O, tego się nie spodziewałem. Co? Tu? I żyjemy, nie? Coś mi tam grozi? Pilnujemy. Poszachuję trochę, ale na razie nie widzę jakiejś koncepcji. Aha, skoczkiem tutaj widzę koncepcję. Koncepcję matową. Już jeszcze tak? Tak? Aha, dobra. Eee, aha, tu, tu, tu. Chyba tu i tu. Jeszcze atak na wieżę przy okazji się zrobił. Mogę zbić wieżę, ha tutaj chcesz zbić. Taki ruch. Szczerze mówiąc gram trochę na czujkę. A niech będzie tak. Jak widzicie to jest bez znaczenia teraz. Oby pata nie było. Widzicie, to mat. Mamy to, moi drodzy, mamy to spokojnie. 2523. Myślę, że się dobrze bawiliście dzisiaj. Troszeczkę dłuższy odcinek. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.